Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Po latach przerwy, niczym bumerang, wrócił temat zmian, jakie chce przeprowadzić właściciel galerii Plaza. Do ratusza złożony został wniosek właściciela obiektu dotyczący modernizacji budynku, poprawienia elewacji obiektu, ale także zwiększenia powierzchni zabudowy i poprawienia układu komunikacyjnego wokół centrum handlowego. Tych zmian jak ognia boją się właściciele nieruchomości położonych na tyłach Plazy i trudno im się dziwić, bowiem ich podwórka i domy po prostu tracą na wartości, a komfort, jaki dawała im dawniej lokalizacja, dawno przeszedł do historii. Dlatego na piśmie wyrazili swoją opinię na ten temat i skierowali ją do władz miasta. Tak zatrzymali dzisiejszą debatę na ten temat. Zmiana ma na celu uporządkowanie własności i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego na tym terenie. Czytamy w projekcie uchwały, która dzisiaj miała być rozpatrzona przez radnych, ale na wniosek prezydenta Renkiewicza została z planu obrad usunięta. Wśród radnych toczy się na ten temat dyskusja i uważam, że należy ją dokończyć, uzasadniał Czesław Renkiewicz. Sądzę, że należy zaprosić właściciela Plazy na spotkanie i wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Dalej poszedł radny Bogdan Bezdziecki, który zaproponował, by w spotkaniach udział wzięli również mieszkańcy, bo jak mówił, to przede wszystkim ich dotyczy. Dotychczasowe doświadczenia obudziły nieufność okolicznych mieszkańców, wzmogły poczucie zagrożenia, bezpieczeństwa, mówił. Kolejny pomysł dorzuciła radna Mariola Karpińska, która stwierdziła, że może problem rozwiązałoby ustalenie i wypłacenie rekompensat właścicielom sąsiadujących z Plazą nieruchomości. Rada zgodziła się na usunięcie uchwały w tej sprawie ze środowego planu obrad. Temat z pewnością jednak wróci, ale możliwe, że z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.